Hej, więc jestem aktualnie w Poznaniu. Nie planowałem tego w ogóle. Niczego nie planowałem zbytnio. I tak się stało, że nie byłem zbytnio aktywny na moim kanale. W sensie byłem aktywny, wydawałem dość sporo shortsów, tyle ile mogłem. Byłem bardziej aktywny na moim TikToku. I od pewnego czasu zacząłem bardziej streamować. No i to też trochę chyba najwyraźniej ruszyło moje shortsy, ponieważ mój short stawiony tydzień temu ma aktualnie 150 tysięcy wyświetleń? That's kinda interesting. Także YouTube postanowił rozruszać moje shortsy, przez co wbiliście mi 50 tysięcy subskrypcji po dobrych 3 latach. Jeśli istnieje nagroda Guinnessa za najdłużej wbijane subskrypcje, za najdłużej wbijane 50 tysięcy, to ja to zdobędę. Ale w końcu się udało. Ja się nie spodziewałem, w sensie spodziewałem się, że tak będzie. Że to wbijecie, ale myślałem, że w wolniejszym tempie. Myślałem, że YouTube będzie promował te shortsy przez dzień, dwa, ale już jest któryś dzień, kiedy te shortsy wbijają wyświetlenia kolejne i kolejne shortsy wbijają więcej wyświetleń, więc that's kind of interesting, not gonna lie. So yeah, dzięki, że jesteś, Rozia. Kompletnie nie spodziewałem się, że to stanie się teraz. Miałem w planie jeden filmik, który wciąż planuję i myślałem, że zdążę idealnie na czas z tym filmem, ale nie. Najwyraźniej tak miało być. Także dziękuję za 5 tysięcy. W końcu coś osiągnąłem w życiu, Boże. Nie będę kłamał, jest to trochę śmieszne, że kiedy powróciłem do streamowania MSP, to na gry suby mi skoczyły. Trochę dziwne, trochę sus. Ale anyway, żeby nie było, content i kolekcjonerski, lalkowy i MSP będzie. Nie mam zamiaru rezygnować z jednej rzeczy dla rzeczy czy drugiej, w szczególności, że jednak zbieram lalki już 4 lata. Jest to też dość moja spora część życia, więc dziwnie byłoby na grę przestać, ale że akurat wtedy, kiedy moje korzenie do tej gry powracają i wbijam te 50 tysięcy, aktualnie jestem w hotelu i mam okropny dźwięk tutaj. Czuję, że mnie ludzie słyszą za ścianą. Pewnie tak. Dzięki. Ja kończę, idę to montować. So yeah. Bye.